znajduje się trzy palce poniżej pępka i odpowiada za organy w małej miednicy. Mamy tu jądra i jajniki, więc odpowiada za testosteron i estrogen, męskie i żeńskie. Mamy tutaj nerki i pęcherz moczowy. I przede wszystkim trzeba wiedzieć, że zarządza wszystkim, co w nas płynie. A jakie mamy płyny? Krew, limfa, lekkie płyny ustrojowe, to jest łzy, pot i mocz. Ciężkie płyny, to jest płyn mózgowo-rdzeniowy. W torebkach stawowych te płyny, to też są ciężkie. I soki trawienne. Jeżeli teraz jest niedogrzanie, wyziębienie tej czakry, to wtedy będzie nadmiar tych płynów. Będzie przewodnienie organizmu, które będzie prowadziło na przykład do otyłości. Puchnięcia takiej. Puchnięcia. Wszystko będą zastoje. Wszystko będzie nadmiar tej. Głównie woda. No, ciało nasze w 3/4 zbudowane jest z wody. Więc ta woda będzie stać. Trzyma wodę ciało. Tak, trzyma wodę. I będą się pojawiały obrzęki w różnych miejscach, a ponieważ mamy grawitację, to będzie schodziło w dół, to potem będzie najpierw na przykład jakieś wodogrzusze, potem w dół to opuchnięte kolana czy kostki. To wszystko jest z wyziębienia, z tego, że po prostu tych płynów jest nadmiar. I to bardzo często pojawia się w starszym wieku, że my stajemy się wyziębieni. I te zastoje się wtedy są głębsze i większe i więcej jest tego przewodnienia. I przestaje się człowiek ruszać wtedy. I w ogóle taka jednostka chorobowa jak otyłość związana jest właśnie z tym wchodzeniem w to yin, czyli w to właśnie przewodnienie. Przejaw równowagi. A jeszcze mamy te płyny płciowe, wewnętrzne i zewnętrzne, męskie i żeńskie. I przejaw równowagi to jest seksualność, prokreacja, kreatywność, optymizm. No to wszystko idzie z tego koloru. Łatwość nawiązywania kontaktów, taki dobry nastrój, cierpliwość, wytrzymałość, elastyczność. Elastyczność wynika z tego, że jak te płyny, tak jak w drzewie w nas płyną, no to wtedy my mamy elastyczne więzadła, ścięgna, torebki stawowe są wypełnione tym płynem i nic w nas nie trzeszczy. Jesteśmy elastyczni. No i mamy oczywiście pewność siebie wtedy. Aha, i to jest związane też z płynnością umysłu i z witalnością. No witalność na pewno związana jest z tymi płynami. Jak te płyny w nas płyną odpowiednio, to wtedy widać to po płatkach uszu, że są takie niewysuszone, tylko są takie jak poduszeczka. Wtedy jest szybka regeneracja organizmu, bo te płyny po prostu szybko w nas płyną i regenerują. Wtedy taki człowiek nie musi dużo spać. Jest ktoś z was taki? Ja bardzo mało śpię. Nie wystarcza 4-5 godzin. No to wtedy masz dobre przepływy, tak. No i psycholog. Aha, no i to on często ta czakra nazywana jest nie tyle czakrą seksu, ale czakrą szeroko pojmowanego takiej radości życia, która wynika z tego koloru i nawiązywania kontaktów, łatwość nawiązywania kontaktów. I jeżeli ona jest wyziębiona, wtedy te wszystkie, jest nadmiar tych płynów ustrojowych, one są zimne i też człowiek nie jest w stanie, nie ma łatwości nawiązywania kontaktów, a umysł zalewają pomysły, nadmiar tego wszystkiego, po prostu to wszystko płynie, jest takie gadanie, takie lanie wody, coś w tym stylu. A jeżeli jest niedogrzana, nadmiarna, kiedy jest nadmiar, to wtedy te płyny ustrojowe wysychają. I wtedy zaczynają trzeszczeć kości, pojawiają się zastoje z wysychania płynów.
Wysycha skóra, wysychają włosy, łamią się. No bo to jest związane akurat z pęcherzem moczowym i z nerkami. Kiedy nerki są wyziębione, to również bóle się tutaj pojawiają i też cały kręgosłup pada, bo to też idzie w kości. Słuch jest gorszy. Pojawiają się na przykład zapalenia ucha, bo wszystkie kostki to również są związane z nerkami, bo te dwie pierwsze czakry, one tak się tak są, przenikają się. No pęcherz moczowy, jeżeli jest za słaby, to on tego moczu nie wydali. I wtedy pozostają jakieś tam w pęcherzu moczowym resztki i powodują stany zapalne. W zasadzie mocz powinien mieć taki jasny raczej kolor. Jeżeli ma ciemny kolor, no to wtedy jest skąpo mocz i ciemny kolor, no to wtedy jest przegrzany. A powinien być raczej jasny. No tak, więc mamy tu seksualność, prokreacja, kreatywność, tak to czytaliśmy. Brak równowagi. No, więc osłabienie, brak pewności siebie, niepokój, frustracja i marazm intelektualny. Bo jeżeli jest, jest tych płynów za mało, to wtedy umysł wysycha też. A myśli mają płynąć. Odpowiednio płynąć, tak jak płyny ustrojowe płyną, tak też myśli i pomysły powinny płynąć. Nie powinna być głowa zalana pomysłami, ani też umysł nie powinien być wyschnięty. Trzeba się nabyć tak. Małymi oczkami się pije. Tak. A tutaj jest też przegrzanie. W przegrzaniu będzie, jeżeli masz łatwość nawiązywania kontaktów, to wtedy będziesz tymi ludźmi umiał manipulować. Będziesz potrafił ich wykorzystywać. No i będzie się pojawiała też agresywność, pobłażanie sobie. A u dziecka to jest między 7 a 14 rokiem życia, to jest wtedy uczy się tych relacji najpierw takich w rodzinie, z przyjaciółmi, z jakimiś koleżankami, kolegami. Już uczy się percepcji własnego ciała i własnej seksualności. I to jest ten drugi guziczek, który się zapina między 13 a 14 rokiem życia. Czyli uczy się dziecko budowania kontaktów. I samego siebie, i świata. No i nierównowaga. To wyziębienie, impotencja i oziębłość, to tak oczywista oczywistość. Albo jak przegrzana, to nadmierny popęd płciowy. No i choroby nerek mogą być albo z wyziębienia, albo z przegrzania. I to samo z pęcherzem moczowym. No i może dochodzić do, jeżeli te płyny nie przepływają wystarczającej ilości, wtedy pojawia się artretyzm. Pojawiają się te grudki soli, które tak bolą, szczególnie w dużych palcach stopy. No po prostu nie ma tego przepływu. Tak jak w rzece, w korycie rzeki, jeżeli po prostu to, ta krew tak ledwo płynie, to tam wystarczy, że mały kamyk wrzucisz, już jest zator, już się wszystko wąduje. A jak to po prostu płynie szerokim strumieniem. I tu chodzi również o psychologiczne rzeczy. Jeżeli coś cię tam uderzy, jakaś trauma, jeżeli masz dobry przepływ, to po prostu przez ciebie to przepłynie. A jeżeli to tak słabo ta krew przepływa, wtedy wszystko staje się problemem, zatrzymuje się i tworzą się blokady i człowiek psychicznie nie daje rady. A tak powinien przez siebie to wszystko przepuścić do ziemi. Jak ma dobry przepływ, to przepuści i w zasadzie no niespecjalnie nic go nie dotyka. Aż tak mocno. No i tu jest połączenie z ciałem eterycznym, bo tutaj głównie chodzi o nerki. To ciało eteryczne związane jest z nerkami. Odpowiadający splot nerwowy to będzie podbrzuszny i lędźwiowy. Kontroluje funkcje organów płciowych i pęcherza moczowego, czyli tu. Bo to są ta nowa. No i ta czakra też związana jest z księżycem, no bo to są te wszystkie płyny.
A ponieważ my jesteśmy zbudowani z wody, to tak samo księżyc na nas działa. Kiedy jest pełnia, rozrzedza krew, więc w tym czasie nie powinno się wyrywać zębów, robić operacji, bo ta krew jest mocno rozrzedzana. I ci, którzy mają tendencję do na przykład krwotoków, czy z nosa, czy jakichś tam innych, no to wtedy te tendencje mogą się bardziej pojawiać. I również nasilają się wszelkie bóle, choroby chroniczne w czasie pełni. I też mamy takie zmienne stany emocjonalne. Ludzie często właśnie popadają w takie, w jakieś histerie, czy w jakieś takie dziwne stany emocjonalne. No i czyli tutaj trzeba pamiętać, że chodzi o kreatywność głównie, umiejętność budowania relacji, takie dobre samopoczucie i przepływy. I przepływy muszą być odpowiednie. Czyli tutaj jakie pytanie byście takie główne zadali? Za co odpowiadamy? Za relacje. Czy umiesz budować relacje? Jakie są twoje relacje? Czy jesteś zamknięty, czy umiesz je budować? Psychologiczne. A takie bardziej na poziomie fizycznym, to związane z tymi przepływami. No i czy dobrze działają nerki i pęcherz moczowy? Bo jeżeli tu będą problemy, no to wtedy trzeba będzie na tą drugą czakrę działać.